chciałabym przede wszystkim bardzo podziękować za docenienie i dostrzeżenie projektu Bóg jasny nad Tobą, słowo, obraz, taniec. Taka nagroda zawsze mobilizuje do dalszej pracy i cieszy, że no, działania prowadzone i ten wysiłek, który się wkłada w swoją pracę, dociera do coraz szerszego grona odbiorców i te słowa, które były inspiracją do powstania tego projektu, niosą się i docierają i poruszają serca kolejnych osób. Gratuluję pani Iwonie Haberny, że zorganizowała tę nagrodę, bo to dla nas, dla bibliotekarzy i dla ludzi w ogóle sztuki, literatury jest bardzo cenne, bo te nasze działania nie zawsze po prostu są dostrzegane. Projekt Obłoki jasne nad Tobą, słowo, obraz, taniec został zrealizowany dzięki wsparciu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi, Stacji Kultura oraz dofinansowaniu dofinansowaniu z Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu Myśl w Ruchu 2019. Dzięki tym pieniądzom mogliśmy zrealizować te działania w ten sposób, w jaki zostały zrealizowane. To, co najważniejsze, inspiracja, myśl przewodnia w ogóle prowadzonych działań, to słowa Pawła Hille zawarte w tomiku poezji Obłoki jasne nad Tobą. Jest to historia miłosna zapisana w wierszach wysyłanych SMS-ami do muzy. A muzą Pawła Hille była wybitna pianistka, która specjalizuje się w kompozycjach Bacha, która koncertuje po całym świecie i z tego względu, że jest no, nieustannie nieosiągalna, niedostępna, zakochany poeta pisał do niej wiersze i wysyłał je SMS-ami. Natomiast Ewa, aby uchronić te wiersze od zapomnienia, spisywała je do kajetu. I tak rozpoczęła się historia tego tomiku poezji Obłoki jasne nad Tobą, do którego wydania zainspirował Pawła Hille Marek Witbrod, Palotyn, na stałe zamieszkujący w Paryżu, filozof, dziennikarz. To on zmotywował Pawła Hille do tego, żeby ukazać te wiersze w druku. I tak tym sposobem słowa Pawła Hille zilustrował paryski artysta, to znaczy Polak, ale na stałe zamieszkujący w Paryżu, Artur Majka. I te jego obrazy pięknie wzbogacają tomik. A ponieważ Marek Witbrod jest osobiście związany z Rumią, to wybrano na miejsce prapremiery właśnie Stację Kultura, która jest najpiękniejszą biblioteką na świecie, ponieważ została uznana w 2016 roku, właśnie doceniono wnętrze i została laureatką w międzynarodowym konkursie na najpiękniej zaprojektowane wnętrze. Więc ta premiera była zjawiskowa, ponieważ na premierze pojawili się właśnie zacni goście, pojawił się Paweł Hille, pojawił się Marek Witbrod, pojawił się Artur Majka z wystawą grafik dopełniających tomik oraz wydawca Elżbieta Skoczek, która jest prezeską Fundacji Suseja. I wydarzenie bardzo ważne w świecie literackim i bardzo szeroko komentowane w świecie literackim, wśród ludzi sztuki i kultury. Natomiast no, ku mojemu zaskoczeniu i ku zaskoczeniu zespołu to wydarzenie nie spotkało się z oczekiwanym zainteresowaniem wśród naszej społeczności lokalnej. I w związku z tym ja, ponieważ pracuję w dziale promocji, zaczęłam się zastanawiać, dlaczego i co można zrobić, żeby ten tomik, który skrywa no, piękną historię miłosną, poruszającą i w zasadzie uniwersalną, w jaki sposób go wypromować i w jaki sposób zainteresować nim szersze grono odbiorców. I w zasadzie odpowiedź jest oczywista. To no, wydarzenie bardzo elitarne, prawda? Jednak znakomici goście i goście z Paryża i Paweł Hille, którego literatura też no, należy do dosyć wymagających i ambitnych. Dodatkowo poezja. Poezja, która no, nie cieszy się w dzisiejszych czasach popularnością zarówno wśród młodzieży, jak i wśród starszego odbiorcy.
Więc no tutaj w zasadzie nie było, nie ma się czemu dziwić, dlaczego to wydarzenie nie spotkało się z zainteresowaniem wśród naszej lokalnej społeczności. I naturalną konsekwencją tych słów i obrazów było dla mnie połączenie tego z tańcem, ponieważ taniec bardzo pięknie potrafi wyrazić to, co jest ukryte w człowieku, ten wewnętrzny świat, tak samo jak poezja. I no więc to była taka naturalna konsekwencja, ale jednocześnie miałam świadomość tego, że takie zaskakujące, bo to było zaskakujące połączenie, które wzbudzało takie niedowierzanie często, może przyciągnąć uwagę szerszego grona odbiorców. Po prostu przez samo takie zaskakujące zestawienie różnych dziedzin sztuki oraz wprowadzenie tańca do biblioteki. I rzeczywiście to się udało. To znaczy wzbudziło cały projekt od początku, wzbudził bardzo duże zainteresowanie wśród naszej lokalnej społeczności, bo to było jakby w pierwszej kolejności moim celem. Do projektu zostały zaproszone bardzo młode osoby. Zostali zaproszeni uczniowie z pobliskiej szkoły, którzy nie mają żadnego doświadczenia ani umiejętności związanej z tańcem czy jakiegoś artystycznego przygotowania. Były to dziewczyny, bo to dziewczęta się zgłosiły do tego projektu, które po prostu chciały wziąć w nim udział. I od początku zostały wprowadzone w temat. To znaczy od początku one wiedziały, co mają zrealizować, co mają wytańczyć, tak? co mają przekazać. I rzeczywiście ta historia, bo myśmy dużo rozmawiali też o poezji, o tej historii poety, o jego miłości niespełnionej, tak? tej tęsknocie, to bardzo je poruszyło. I zrozumiały to, ponieważ nie są w młodym wieku, więc też temat jest gdzieś im bliski. I się zaangażowały, po prostu się pięknie zaangażowały. Projekt, jakby praca projektowa była podzielona na kilka etapów. W pierwszej części pracowaliśmy nad przygotowaniem właśnie tego ruchu, przygotowaniem się do tego, w jaki sposób można przekładać te słowa na język ruchu. Więc odbywały się różnorodne warsztaty taneczne z jazzu, z tańca klasycznego, z tańca współczesnego, więc te formy tańca też należą do takich ambitniejszych, z którymi w ogóle nie miały wcześniej do czynienia i w ogóle w większości nie zdawały sobie sprawy z tego, że takie formy ruchu istnieją. Przeszły też, samodzielnie projektowały stroje i je szyły, więc to wymagało olbrzymiego zaangażowania, ale też bardzo je wciągnęło w ten cały proces przygotowywania spektaklu finałowego. I następnie rozpoczęła się praca nad choreografią. I tutaj na fotografiach, które prezentuję, widać, że ten tomik cały czas, tomik, wiersze cały czas towarzyszą w tej pracy. No i te działania zakończyły się spektaklem finałowym w Stacji Kultura. Powiem szczerze, że spektakularnie to wyszło. Można, zresztą ja nie będę tutaj opowiadać, bo można właśnie przyjrzeć się fotografiom i film jest też podsumowujący projekt. Dostarczyło wielu radości, wielu wzruszeń. Na samym spektaklu pojawił się sam autor, Paweł Chile, który również na koniec był poruszony tym występem i wspólnie z uczestniczkami czytał jeszcze poezję. Na koniec każda z dziewczynek dostała tomik poezji ufundowany przez bibliotekę z wpisem od autora. Więc no, zostawiło to, myślę, w nas wszystkich bardzo głęboki ślad. Natomiast dla mnie jeszcze, jako dla osoby, która zajmuje się promocją na co dzień, istotne były materiały prasowe, które się pojawiały w związku z projektem, ponieważ one zawsze poszerzają zasięg. I tak jak wydarzenie właśnie związane z prapremierą było relacjonowane głównie w mediach branżowych, w mediach takich ważniejszych, w naszej lokalnej społeczności niestety nie było wystarczająco relacjonowane.
to tutaj wszystkie działania w ramach projektu, cały proces od początku, w zasadzie od samej inauguracji, był regularnie, pojawiały się relacje, pojawiały się informacje dotyczące działań. Pojawiły się też relacje w mediach związanych z tańcem, w kwartalniku Taniec, Taniec Polska. Także to jest na pewno świadczy też o tym zainteresowaniu, które wzbudziło projekt. I to, co również było dla mnie ważne, przygotowując w ogóle działania i potem je prowadząc, to to, żeby uczestniczki czuły się ważne, żeby one się czuły dumne z tego, że biorą udział w takim wydarzeniu. I dlatego też wielokrotnie, ile razy była taka okazja, udzielały wywiadów, się mogły wypowiadać, a na zakończenie zorganizowana została wystawa fotografii w bibliotece, na których one były oczywiście bohaterkami, więc to też było takie podziękowanie i dla nich, i dla nas za tą wspólną pracę. I ta wystawa fotografii Agnieszki Dobrzyńskiej i Bartosza Bańki była dostępna dla czytelników przez cały miesiąc. I dodatkowo była to też prezentacja filmu Mariusza Chybiaka, prezentująca ten proces przygotowujący do spektaklu, ilustrującego słowa Pawła Hille. I zachęcam do obejrzenia tego filmu.